Panie trenerze, dzisiejsza wasza porażka i jednocześnie zwycięstwo Chojnic powoduje, że można powiedzieć, że sezon dla was już jest zakończony, ale nie spadniecie też na szóstą pozycję. Jak z perspektywy całego sezonu ocenia pan piąte miejsce drużyny FC? Czy ocenię po ostatnim meczu. Ja nie uważam, że sezon się dla nas skończył. Mamy jeszcze ostatni mecz przed nami. Gdyby się sezon skończył, to równie dobrze moglibyśmy już ostatniego meczu nie grać. Uważam, że ostatni mecz też jest ważny i tym bardziej, że gramy go na nowym obiekcie. No i jeszcze za wcześnie jest na podsumowanie. Dzisiaj przegraliśmy. Każda gdzieś tam seria się kończy. Dzisiaj Pogoń okazała się lepszym zespołem, skuteczniejszym w pierwszej połowie. Ciężko się goni, odrabia się straty z tak klasowym zespołem, także no goniliśmy, ale to za mało na tak dobry zespół, jakim jest Pogoń Szczecin. To wróćmy jeszcze do tego ostatniego meczu, o którym trener wspomniał, z Gafem Gliwice w arenie Toruń. Piękny obiekt. Chciałem się spytać, czy już trenowaliście na nim, czy dopiero zabierzacie się za to zabrać w tym tygodniu? Nie trenowaliśmy jeszcze. Sami jesteśmy ciekawi, jak będzie nam się grało na tym obiekcie, ale mamy taką halę do dyspozycji, możemy z niej skorzystać. Widać to po frekwencji u nas na meczach. Dzisiaj też jest żużel, a hala była pełna i właściwie sięgając gdzieś tam pamięcią wstecz na wszystkie mecze tego sezonu, no to był komplet, a nieraz nadkomplet i myślę, że to też jest taka dla nas nagroda za ten sezon, aby w ostatnim meczu zaprosić być może większą liczbę kibiców. Oczywiście ja z mojej strony w imieniu zawodników serdecznie kibiców zapraszam. Wiem, że klub zorganizował wiele atrakcji też przy okazji tego meczu, także myślę, że będzie fajne widowisko. Przed nami żywy dowód zawodniczo-trenerskiej przyjaźni toruńsko-szczecińskiej. Łukasz Szebrowski i córka Marcina Mikojewicza. Łukasz, przyjechaliście tutaj ze świadomością tego, że jest to twierdza niezdobyta. Tymczasem może poza 10-12 minutami drugiej połowy, można powiedzieć, wzięliście ją bez walki. Znaczy może nie bez walki, bo generalnie dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że nasza drużyna dzisiaj mnóstwo pracy wykonała i w obronie, i w ataku. Ja jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z konsekwencji grze, bo to jakby nie jest tak, że to samo się na boisku wykonało, tylko mieliśmy swoje założenia, chłopcy byli bardzo, bardzo dobrze zorganizowani, bardzo skoncentrowani, a ta koncentracja wynika z tego, że to jest tak, że nawet dzisiaj już nie potrzebują ode mnie jakiejś turbomotywacji, bo ten nasz cel, czyli walka o Mistrzostwo Polski, takich mobilizuje, takich ze sobą skraca, że na boisku super funkcjonują, także za to chwała chłopakom. A drużynie Torunia też jakby gratuluję tego pościgu, bo mówię, no ciężko w 15 minut w przewadze obronić wszystko. Nam się na szczęście udało iść tą piątą bramkę strzelić, bo różnie mogłoby to być. Ale futsal jest taką dyscypliną, że mówię, przewaga zawsze jest tym elementem, który może odwrócić los spotkania. Nam na szczęście udało się dzisiaj ten mecz wygrać, bo uważam, że to stało się po prostu zasłużenie z przebiegu meczu. Oprócz tego, że przełamaliście dobrą pasę Torunianu siebie bez porażki, to drugim atutem tych zwycięskich trzech punktów jest również to, że przedłuża to bardzo znacznie wasze szanse nawet o najwyższe cele w tym sezonie. No taki był cel przed tym meczem, że postaramy się zrobić wszystko na parkiecie, żeby ten mecz wygrać i jakby wyprzedzić chociaż na jeden dzień rekord biesko-białe, a wiemy o tym, że zawsze tak w życiu jest, że teraz rekord czuje naszą presję, bo właściwie ich wyprzedziliśmy, więc oni muszą jutro z liderem wygrać. Ja tak powiedziałem chłopcom w szatni, nie wiem, czy to się sprawdzi, że taka intuicja mi podpowiada, że jeżeli my tutaj wygramy, to skończymy w wielkim finale i oby tak było, bo myślę sobie, że na przestrzeni tego sezonu to naszą równą formą i tego, jak się fajnie podnieśliśmy po tamtym sezonie, to fajnie byłoby tak zakończyć takim super akcentem i grą w finale, a w finale też wszystko może się już zdarzyć. I jeszcze pytanie do Leny. Lena, za kogo bardziej trzymałaś kciuki? Za tatę Marcina czy wujka Łukasza? Za tatę. Dziękujemy bardzo. Przed państwem Dominik Solecki. Dominik, przede wszystkim kluczem chyba do zwycięstwa tutaj na tym trudnym terenie w Toruniu okazała się koncertowo zagrana przez was pierwsza połowa. No tak, przyjechaliśmy tu z założeniem takim, że obojętnie co by się nie działo, musimy wywieźć tą 3 punkty. Cieszymy się, że od początku meczu wszystko w naszej grze wyglądało tak, jak powinno i udało się strzelić szybko te 2-3 gole, co no, nie oszukujmy się, ustawiło nam mecz pod siebie, także było już łatwiej grać. Toruń musiał się otworzyć, zaatakować, wycofać bramkarza, no co dużo powiedzieć, no trochę źle ustawialiśmy się w tej obronie, w przewadze Torunia, ale cieszymy się, że udało się strzelić Michałowi Kubikowi na 5-3 i już uspokoić ten mecz do końca i wywozimy stąd jakże cenne dla nas 3 punkty i mamy nadzieję, że pomogą nam one w walce o mistrzostwo. No właśnie, mówiłeś o tym uspokojeniu na sam koniec spotkania, no ale w pewnym momencie było gorąco. Torunianie rozpoczęli bardzo
szybki i efektywny pościg za wami. No tak, tak, tak jak mówię, źle ustawiliśmy się w grze w przewadze gospodarzy, także cieszymy się, że mimo naszych błędów udało się jeszcze podnieść, bo tak jak mówię, już doszli nas na jedną bramkę, ale właśnie w takich sytuacjach poznaje się klasowy zespół, że umiemy jeszcze podnieść się, dać siebie jeszcze te 200%, dołożyć do końca i strzelić bramkę na wagę 3 punktów, także jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj porażka 3-5, Twierdza Toruń padła. No właśnie, co powiedział do was trener? Jesteśmy ciekawi w przerwie, no bo po 21 minutach naprawdę musiało być bardzo gorąco w szatni. No trener powiedział nam, co robimy źle. Podpowiadał nam, nie było jakoś nerwowości, po prostu treściwie przekazał nam informacje, zmotywował do walki. No chcieliśmy się podnieść w tej drugiej połowie, nasza gra już wyglądała lepiej, no szkoda na pewno tej piątej bramki, która podcięła już skrzydła, było blisko, 4-3 już czuliśmy, że możemy chociażby zdobyć ten punkt, a może nawet 3, no ale niestety nie udało się. Chwała wam za to, że po otrzymaniu czwartej bramki na początku drugiej połowy jeszcze się podnieśliście, zaczęliście walczyć do końca, no ale czy nie było wam trochę wstyd zawodnikom z pola, że za strzelanie bramek na początku musiał zabrać się wasz bramkarz? Nie, no to jest po prostu jeden z naszych wariantów gry i tak, takie było założenie po prostu. Kola, no prawie całą drugą połowę wychodził i graliśmy w pięciu w przewadze, no i to jest właśnie jeden z wariantów gry w przewadze, no i udało się. No na pewno ten gol dał trochę wiary w nas i próbowaliśmy zdobyć te 3 punkty, no niestety nie udało się. Coraz lepiej wkomponowujesz się w toruński zespół, no i dałeś temu wyraz pierwszą twoją bramką w futsal Ekstraklasie w Chorzowie. Opowiedz nam, jak się wtedy czułeś po tym, jak zadebiutowałeś trafieniem w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej? No na pewno to cudowne uczucie zdobyć gola. No, długo na niego czekałem. Cały sezon. Cieszę się, że udało mi się go zdobyć, bo już sezon dobiega końca. No co powiedzieć, no to jest moje zadanie i mam nadzieję, że w przyszłości będzie się to zdarzać o wiele częściej.